Wracamy na swoje miejsce i czas na prezentację. Czas wczytywania to czas na pieniądz. Tomasz Dziura. Okej, okay. Zasiądźcie sobie tam wygodnie. Dobra. Moja prezentacja będzie skupiała się na tym, jak zoptymalizować WordPressa oraz cały proces wczytywania się strony. A przy okazji pokażę Wam takie zdrowe podejście do tego tematu, z tego względu, że niektórzy jakby zapędzają się w optymalizacji strony dosyć strasznie, a czasami to się troszeczkę nie opłaca. Stąd właśnie te dwa nawiasy w tytule samej prezentacji. Więc przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy optymalizować stronę. I tutaj Was teraz troszeczkę postraszę. Nie wiem, czy już do wszystkich dotarło, ale generalnie Google stwierdził, że teraz będzie bardzo patrzył na to, czy strony wspierają mobilne urządzenia. A co za tym idzie? Będą przede wszystkim te strony nie wspierające mobilnych urządzeń penalizowane za to, wynika wyszukiwania, że nie są dostosowane do urządzeń mobilnych. Już od jakiegoś czasu w mobilnych wynikach wyszukiwania pojawiają się etykietki mobile friendly. I tutaj generalnie wiąże się to troszeczkę z tematem optymalizacji, bo tak naprawdę strona przyjazna do urządzeń mobilnych to też strona dobrze zoptymalizowana pod względem czasu wczytywania się witryny. Druga sprawa, ostatnio dosłownie pojawiły się głosy, że Google eksperymentuje z etykietką slow dla mobilnych wyników wyszukiwania, która miałaby oznaczać te strony internetowe, które są po prostu wolne, jeżeli chodzi o czas wczytywania witryny. Także opłaca się optymalizować strony już teraz z tego względu, że skorzystacie chociażby w wypadku mobilnych wyników wyszukiwania. Woli ścisłości, tu w tej prezentacji będzie bardzo dużo odnośników do różnych zasobów w sieci. Ja zaraz po prezentacji wrzucę to wszystko na slajdshera, więc nie trzeba fotografować. No i jak pewnie wiecie, no nikt nie lubi czekać. Z takich ciekawostek, bo to zawsze trzeba przytoczyć w takiej prezentacji, na przykład jeżeli chodzi o stronę Firefoxa, po zoptymalizowaniu jej o 2,2 sekundy, jeżeli chodzi o czas wczytywania witryny, liczba pobrań Firefoxa wzrosła o 15%. Możemy w tym wypadku potraktować to jako taką konwersję, co jakby obrazuje, że rzeczywiście użytkownicy, którzy muszą czekać na załadowanie się witryny, często rezygnują. Dodatkowo takie inne studium Walmarta tym razem. Oni na każdą sekundę optymalizacji czasu wczytywania witryny notowali około 2% wzrost konwersji. Jeszcze inne badania wskazują na to, że aż 47% konsumentów stwierdza, że 2 sekundy to jest takie maksimum, jeżeli chodzi o czas wczytywania się witryny i z reguły nie chcą czekać, jeżeli witryna wczytuje się dłużej. Ja osobiście uważam, że oczywiście te przykłady takich wielkich firm, gdzie wiadomo, tak jak na przykład Amazon kiedyś się chwalił tym, że zoptymalizowali czas o 100 milisekund bodajże i zyskali ileś tam procent konwersji, to się oczywiście sprawdza, ale w takiej grubej skali, gdzie mamy naprawdę duże projekty, dużo klientów, dużo potencjalnych klientów i jakby no, walczymy o to, żeby ta konwersja nam rosła. Natomiast w wypadku takich stron, jak pewnie ma większość z Was, czyli jest to jakiś blog, jakaś mała strona firmowa, to tak naprawdę Wy tutaj bardziej będziecie walczyli o to, żeby po prostu zoptymalizować ten czas, powiedzmy na przykład z 4 sekund do 2. Natomiast prawda jest taka, że optymalizowanie strony, jeżeli mam na przykład 5-sekundowy czas wczytywania, jest dużo prostsze niż w sytuacji, kiedy chcecie zejść na przykład z 1,5 sekundy do 1 sekundy, ponieważ już w pewnym momencie zaczynamy dochodzić do granic optymalizacji w trochę innych miejscach. Ja Wam później pokażę kilka miejsc właśnie, gdzie możemy optymalizować WordPressa i w ogóle stronę internetową pod względem czasu wczytywania. Zacznijmy jednak od tego, jak w ogóle zbadać, czy nasza strona jest rzeczywiście szybka. Oczywiście Google Page Speed to jest ta wyrocznia, a to z tego względu wyrocznie, że najprawdopodobniej to właśnie tym testem Google będzie się posługiwał, żeby sprawdzić, czy nasze witryny wczytują się dostatecznie szybko. Ten test analizuje, czy macie obrazki, które są odpowiednio zoptymalizowane, czy skrypty, CSS i inne zasoby są odpowiednio skompresowane, czy nie ma tego w ogóle za dużo, czy cache jest wykorzystywany. Ten test Wam wszystko pokaże i to w rozdzieleniu na urządzenia mobilne i desktopowe. Także warto sobie przetestować swoją witrynę, można się nieźle zaskoczyć czasami. Drugie narzędzie to eSlow. To jest rozszerzenie dla przeglądarek, które przeprowadza też dosyć dogłębne testy szybkości witryny. Pokazuje wszystko w postaci diagramów, gdzie możemy sobie sprawdzić, jak wyglądają proporcje elementów na stronie, jeżeli chodzi o rozmiar oraz ilość zapytań HTTP i masę wytycznych, żeby pokazać, które jakby elementy optymalizacji witryny kuleją. Kolejne narzędzie to Pingdom Tools.
Bardzo fajne o tyle, że po pierwsze, możecie testować witrynę z kilku różnych lokalizacji, więc jeżeli macie jakby target na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Azji, to możecie sobie wybrać testową lokalizację bardziej z tego rejonu świata i zobaczyć, jak na przykład komuś, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych wczytuje się wasza witryna, bo różnice są diametralne z racji tego, że wiadomo, wraz z odległością od serwera jakby ten czas drastycznie potrafi wzrosnąć. I ostatnie narzędzie, tak powiedzmy narzędzie, to są oczywiście Chrome DevToolsy, a wspominam je z tego względu, że pozwalają wam od czasu jednej z ostatnich aktualizacji sprawdzić, emulować jakby wolne łącze internetowe. Więc możemy zobaczyć, jak nasza strona się wczytuje w warunkach spowolnionego internetu. Bardzo przydatne. Nie wiem, czy tutaj widać, chodzi o ten element. Po prostu poza wyborem urządzenia mamy też możliwość wyboru prędkości sieci. No i teraz, jeżeli już chcemy optymalizować stronę, to musimy się najpierw zastanowić, co wpływa na tą szybkość. I tutaj wyróżniamy 6 punktów. Przede wszystkim oczywiście szybkość WordPressa. Ważna jest liczba zapytań do serwera, które wysyła przeglądarka, ponieważ im bardziej nasza strona jest rozdrobniona na różne elementy, tym jakby będziemy mieli więcej opóźnień i więcej problemów z szybkim wczytaniem witryny. Oczywiście sam rozmiar strony jest tutaj ważny, bo wiadomo, że jeżeli mamy stronę, która waży 50 MB, a tyle na przykład ważyła strona bodajże Sony, która prezentowała jakiś tam gadżet, chyba PlayStation. Była taka bardzo wypasiona wizualizacja, która de facto wideo wczytywała w postaci obrazków. No, ważyło to strasznie dużo, no i wiadomo, że taka strona, nawet gdybyśmy wszystko zoptymalizowali super, i tak będzie dosyć wolna, na oczywiście odpowiednio wolnych łączach. Szybkość odpowiedzi serwera to też jest ważne, bo co z tego, że zapytanie z przeglądarki sobie pójdzie, jak odpowiedź od serwera nadejdzie z dużym opóźnieniem. I tutaj jeszcze bym chciał się skupić na dwóch ważnych rzeczach, na które już niektórzy od optymalizacji tak średnio patrzą, czyli szybkość, sposób renderowania się witryny, bo tu też można troszkę urwać, jeżeli chodzi o szybkość wczytywania się i wrażenie użytkownika. No i na koniec już ta wydajność witryny po załadowaniu. Jeszcze się na to tak do końca nie zwraca uwagi, a to jest coraz bardziej istotne, ponieważ te takie skomplikowane strony na urządzeniach mobilnych często kuleją. I co z tego, że szybko zaserwujemy użytkownikowi stronę, jak na przykład JavaScripty będą się długo parsowały, albo strona po prostu będzie klatkowała. Więc to są te czynniki, które sprawią, że jeżeli o nie zadbamy, to użytkownik będzie miał wrażenie, że nasza strona jest szybka, zarówno przed, jak i po załadowaniu. I to jest wersja dla geeków. Ktoś sobie zadał trud i rozpisał cały proces wczytywania się witryny od początku do końca, łącznie chyba nawet z uwzględnieniem tego, jak to idzie po klawiaturze, wszystkie sygnały. Więc ci, którzy już jakby wyczerpali możliwości optymalizacji, może tutaj pod tym linkiem znajdą jeszcze metody optymalizacji czasu wczytywania się witryny. I zacznijmy od tego pierwszego punktu, czyli szybkości WordPressa. Czyli co możecie zrobić, żeby wasz WordPress działał szybciej. Wbrew pozorom jest to takie skomplikowane. Wariant dla leniwych to oczywiście dokupić wiadro RAMu i switcher procesorów. Taki wariant dla tych, którzy po prostu nie chcą nic robić, tylko mogą wydać więcej pieniędzy. Natomiast dla tych, co nie mają pieniędzy albo nie chcą ich wydawać głupio, przede wszystkim trzeba przejrzeć swoje wtyczki. Bo często jest tak, że nainstalowaliśmy czegoś tam i tak naprawdę tego w ogóle nie używamy. Każda wtyczka może powodować, że baza jest trochę zaśmiecona, że mamy jakieś skrypty i CSS-y, które się wczytują. Warto, tak? Znaczy usunięcie niepotrzebnie używanych. Też. Bo nieużywanych nie wpływa na nic. Tak, tak, ale może być włączona, ale de facto jest jakby niewykorzystana. Niepotrzebnie. No tak, 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 semantyka. Ale przepraszam, tak? Wyłączenie wtyczek tych nieużywanych, to po prostu wybaczyć, jak są wyłączone. Wystarczy. Znaczy, jak wyłączymy... Nie. Jak są wyłączone, to nie powinno, chyba że... Nie przeszkadzają. A jeżeli strasznie w bazie śmiecą? Nie przeszkadzają. Dobra, nie będziemy wchodzili w temat tam MySQL. To ty mówisz... Baza w ci będzie. Dobra, nie będziemy, mówię, nie będziemy tak głęboko wchodzić, ale ogólnie w większości wypadków pomoże. O. No i też warto się zastanowić, bo czasami używamy jakichś wtyczek takich super wypasionych, które kiedyś tam zanebyliśmy, a niestety korzystamy na przykład tylko z jednej jakiejś małej funkcji w tej wtyczce. Więc warto rozważyć, czy używamy wtyczki adekwatnej, jeżeli chodzi o rozmiary i potencjał, do wykorzystywanych możliwości w tej wtyczce. Bo tak jak mówię, ja na przykład parę razy się złapałem na tym, że mam jakąś wtyczkę, która oferuje to, to, to i to, a tak naprawdę używam tylko jednej konkretnej funkcji. A ta wtyczka na przykład ładuje cały CSS, cały JavaScript, który de facto jest później nieużywany. Więc warto na to też zwrócić uwagę. No i to jest bardzo ważne, wtyczka od cache'u. W zasadzie, jeżeli byście mieli z tej listy zrobić tylko jeden punkt, to zróbcie ten, zainstalujcie wtyczkę od cache'u. Taki prosty przykład. Swego czasu instalowałem wtyczkę od cache'u na swoim blogu.
czas jakby tego oczekiwania na pierwsze zapytanie ze strony przeglądarki wynosił 800 milisekund, tak 700-800 milisekund przed zainstalowaniem cache'u. Po zainstalowaniu WP Super Cache ten czas spadł do 140-200 milisekund, czyli w zasadzie mamy tutaj czterokrotne przyspieszenie już tego pierwszego zapytania do serwera. Więc różnica jest diametralna. Tu polecam dwie wtyczki, WP Super Cache dla tych, którzy nie potrzebują jakichś super hiper opcji i W3 Total Cache, to jest taka, powiedzmy, bardziej zaawansowana wtyczka. Do obu są piękne artykuły i prezentacje od Bartka Romanowskiego, bo on bardzo często, gęsto męczy ten temat na różnych WordCampach i Meetupach. Polecam, bo to jest bardzo pożyteczna lektura. I tak jak mówię, jeżeli byście mieli z tej prezentacji, po tej prezentacji coś zrobić i jeszcze tego nie macie, to zainstalujcie cache na swoim WordPressie. Zyski będą niebagatelne. No i w skrajnych wypadkach oczywiście profilowanie kodu. Tutaj nie ma niestety Marcina Wolaka, chociaż miał być. A on robił ostatnio na WordUpie prezentację o profilowaniu kodu. W skrócie, analizujemy kod PHP, który wykonuje się na naszej instalacji WordPressa i patrzymy, co zajmuje największy czas w trakcie wykonywania się tego kodu. I dzięki temu możemy dojść do elementów strony, które powodują, że nasza strona chodzi wolno. Ale tak jak mówię, to jest w sytuacji, kiedy macie na przykład przypadki, gdzie użytkownik coś wpisuje w wyszukiwarce i czeka 5 sekund na odpowiedź serwera, bo to wszystko wolno działa. Więc dopiero wtedy, myślę, można się nad tym pochylić. To są już jakby te, powiedzmy, jeżeli byśmy mówili o zasadzie Pareto, to jest te 20%, które zajmie wam 80% czasu całego procesu optymalizacji. Kolejna rzecz to oczywiście ta ilość zapytań do serwera i rozmiar strony. To są takie bardzo fajne dane z takiej strony HTTP Archiv. Ona gromadzi dane z najpopularniejszych witryn w internecie i profiluje te dane pod kątem jakby zasobów wykorzystywanych na witrynach. I możemy z tego wyczytać, że tak naprawdę większość jakby wagi strony to są obrazki. Potem gdzieś tam są CSS-y i JavaScripty, no i wreszcie kod HTML. I to jest dla nas oczywiście jasna wskazówka. Powinniśmy najpierw przyjrzeć się obrazkom na stronie, bo prawdopodobnie jeżeli one stanowią największą część strony, to tam najwięcej jakby urwiemy z tego czasu wczytywania się witryny i rozmiaru samej strony. Więc oddzielny temat, jakby rozmiar grafik. Generalnie, jeżeli ktoś nie jest po studiach graficznych, to może nie być rozeznany w tym, jak zastosować formaty graficzne. Więc oczywiście większość zdjęć będzie wykorzystywała format JPEG. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, jeżeli używacie Photoshopa i tej opcji zapisu dla stron internetowych, to jest tam dla JPEGa taka opcja Blur. I ona, jeżeli potrzebujecie na przykład zdjęcia na jakieś tło, pozwala całkiem sporo urwać z rozmiaru samego obrazka, dzięki temu, że go troszeczkę rozmyje. Oczywiście troszeczkę znaczy w zależności od tego, jak ustawicie ten parametr. I ja zaobserwowałem, że tak naprawdę sporo można zaoszczędzić, a przy tym jest to jakby takie wbudowane w ten format optymalizowanie. Więc jeżeli macie jakieś na przykład tło i nie zależy wam na to, żeby ono było super ostre, to możecie pokombinować z tym parametrem, ewentualnie oczywiście użyć jakby rozmycia gaussowskiego na przykład na obrazku. Formaty PNG w zasadzie dzielą się na dwie grupy. Te 24-bitowe, czyli z pełną przezroczystością pełnokanałową i PNG 8-bitowy, który de facto jest takim odpowiednikiem GIF-a. Jeżeli potrzebujecie przezroczystości, to używajcie PNG, a nie GIF-a, bo format PNG 8 z reguły sprawuje się lepiej, jeżeli chodzi o rozmiar, niż format GIF. Ja osobiście rzadko spotykam się z przypadkiem, żeby GIF był większy niż PNG 8. A czasami nawet PNG 24, tak przy GIF-a, bo generalnie ten format sprawdza się do takich prostych obrazków. Jeżeli mamy już coś ala zdjęcie, to prawdopodobnie będzie to ważyło dużo więcej niż JPEG. Oczywiście od pewnego rozmiaru. GIF w zasadzie tylko do animacji, no bo z tego względu, że ten format w zasadzie w tej chwili do niczego innego ciekawego się wam nie nada. I oczywiście format SVG, przeżywający w zasadzie renesans. Bo na dobrą sprawę ekrany Retina spowodowały, że chcemy być bardzo niezależni od rozdzielczości, więc stosujemy grafikę wektorową coraz częściej. Więc wtedy w zasadzie, jeżeli chcemy mieć naprawdę ostre obrazki, będziemy stosowali SVG, o ile jest to coś, co da się opisać wzorami matematycznymi, tak jak to na to pozwala SVG. W Photoshopie, jeżeli używacie opcji zapis dla sieci web, możecie sobie wyświetlić taki ekran, gdzie możecie porównać rozmiary obrazka przy różnych konfiguracjach. To jest bardzo przydatne, ponieważ możemy sobie ten sam obrazek zobaczyć w kilku konfiguracjach i wybrać tą, która najlepiej wygląda i ma najmniejszy rozmiar. Bo jakby od razu widzimy, czy obrazek nie jest zbyt skompresowany i czy się dobrze zachowuje. No i pamiętajcie też o odpowiednich wymiarach, bo bardzo często się zdarza, że ktoś wrzuca bardzo duże zdjęcie, a ono i tak jest skalowane w dół na stronie. Zresztą tak naprawdę teraz to Google Page Speed też wam na to zwrócił uwagę, zwłaszcza w wersji mobilnej i powiem wam, że sorry, ale ładujesz obrazki 800x600, a obrazek normalnie mi się wyświetla w rozmiarach 80x40 pikseli.
Więc tutaj warto na to naprawdę zwracać uwagę, zwłaszcza, że te formaty typu PNG, JPEG czy GIF bardzo mocno zyskują na rozmiarze wraz z wzrostem rozmiarów obrazka. No ale to jest dosyć logiczne, bo kto ma jakiekolwiek pojęcie o matematyce, będzie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o samą optymalizację grafik, to jest kilka fajnych narzędzi. Moje ulubione to Tiny PNG. Niektórzy sobie nie zdają sprawy, ale jest też wersja Tiny JPEG i ona też potrafi nieźle zoptymalizować grafiki. W zasadzie to są chyba najlepsze optymalizatory, moim zdaniem, dostępne w sieci. Jest też wtyczka WP Smashit i ona jest o tyle fajna, że optymalizuje wasze obrazki i to tak, że jak ją skonfigurujecie sobie, to przy każdym uploadzie obrazka jakby macie od razu te grafiki kompresowane. Także mega wygodne, aczkolwiek niestety moim zdaniem nie jest to najlepszy optymalizator pod kątem finalnego rozmiaru, z tego względu, że jak porównywałem to, co mogłem jeszcze zoptymalizować później z Tiny PNG i z Tiny JPEG, to zyskiwałem czasami 40% na rozmiarze. Więc to jest rozwiązanie dla leniwych, bym powiedział. Ale wygodne, bo działa jakby stricte ładnie z WordPressem, oczywiście wtyczka jest darmowa. I warto pamiętać też o kompresji plików SVG, i to możecie zrobić na dwa sposoby. Należy pamiętać, że SVG to jest plik XML-owy tak naprawdę, więc warto się upewnić, że ten plik ma wszystkie białe znaki pousuwane, że po prostu jest taki jednolinijkowiec. I druga sprawa, możecie manipulować dokładnością krzywych, bo domyślnie na przykład w Illustratorze jest takie pole, gdzie określamy dokładność jakby z liczb zmiennoprzecinkowych wykorzystywanych w opisie tych krzywych i tu możemy też zmniejszyć tę dokładność i zyskać całkiem sporo, bo wiadomo, że nam się zmniejsza o określoną liczbę znaków cały ciąg kodu. Więc tu też jest małe pole do optymalizacji, może nie tak wielkie jak przy Tiny PNG i Tiny JPEG. Kolejna metoda to oczywiście sprite CSS-owe. To jest technologia wyniesiona tak naprawdę z gier. Wrzucamy na jeden obrazek wszystkie ikonki, które wykorzystujemy na stronie. Dzięki temu minimalizujemy strasznie ilość requestów do serwera, bo odpytujemy jakby serwer tylko raz, a potem przez background position manipulujemy obrazkiem tak, żeby uzyskać odpowiedni obrazek. No i co ważne, istnieje też wersja dla SVG. To jest taki wariant dla troszkę bardziej zaawansowanych. W artykule, który tu podlinkowałem, jest cały workflow zaprezentowany. Więc możemy grafiki SVG też upakować w jednym obrazku i potem jakby wyświetlać je fragmentami. Zawsze tam troszeczkę zyskamy, bo nie będziemy mieli całej otoczki dla pliku SVG wczytywanej od razu, tylko w jednym pliku. No i oczywiście ilość zapytań do serwera też nam tutaj maleje. Alternatywą też dla sprite'ów CSS są oczywiście webfonty, które zawierają obrazki. Tylko że tutaj mamy to ograniczenie, że te webfonty mogą być tylko jednokolorowe. W przypadku sprite'ów możemy mieć wielokolorowe obrazki. I taka ciekawostka, Zorro SVG, bardzo ładny na ten temat, spodobało się logo. Zorro SVG działa w ten sposób, że w zasadzie dzięki bardzo sprytnej sztuczce możecie mieć grafiki o rozmiarach w zasadzie JPEG-a i jednocześnie mieć najważniejszą cechę formatu PNG, czyli przezroczystość. Jak to działa? Ono działa to tak, że grafikę, którą wysyłacie, jest przetwarzana tak, żeby zrobić z niej, jakby utworzyć dla niej maskę i jakby z samej grafiki jest robiony JPEG, odpowiednio skompresowany i na niego nakładana jest maska. Format SVG wspiera wiele różnych masek i jedną z nich jest właśnie przezroczystość. Możemy nałożyć warstwę przezroczystości na obrazek i wtedy ten JPEG będzie przezroczysty w odpowiednich miejscach. I to właśnie robi za nas Zorro SVG i działa w zasadzie we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Z tego co sprawdziłem, jego wsparcie wynosi 93% obecnie wykorzystywanych przeglądarek. No wszystko oczywiście. Więcej. Tak, słucham? W Polsce więcej. W Polsce. Mówimy o świecie. Myślmy globalnie. Dobrze. Kolejny element, który warto zoptymalizować, to oczywiście HTML, CSS i JavaScript. Na początku znalazłem nawet taką fajną wtyczkę, która miała to robić wszystko naraz, czyli jakby optymalizować wszystkie te elementy, ale niestety nie działała totalnie. Dlatego stwierdziłem, że jednak nie będę wam tutaj optymalizował tego workflowu. Są dwie wtyczki, które zawsze stosuję wtedy. Better WordPress Minify i WP HTML Compression. To są dwie wtyczki, które zajmują się optymalizacją i CSS-a, JavaScriptu i wynikowego kodu HTML. Co ważne, WordPress Minify ma też wersję bez tego słowa better, ale nie używajcie jej tej wersji, z tego względu, że ona ma podatność bezpieczeństwa jakby w kodzie, bo nie jest aktualizowana już od 2 albo 3 lat, a jakby better WordPress Minify jest nowocześną wersją i ona ma załataną tą podatność, więc jeżeli nie chcecie narobić sobie problemu, dokładnie sprawdźcie, czego używacie. No i oczywiście należy też unikać zbyt wielu wtyczek. To jest, wiąże się z tym, co powiedziałem a propos szybkości WordPressa, bo tak naprawdę każda troszkę bardziej rozbudowana wtyczka, która nie jest tylko jakimś filtrem, dołoży wam jakiegoś CSS-a, dołoży wam jakiś JavaScript,
którego możecie nawet w ogóle nie wykorzystywać tak naprawdę, albo w ogóle nie potrzebować. Dlatego warto na to spojrzeć, bo może się okazać, że macie masę kodu CSS albo JavaScript, który jest nieużywany, a który gdzieś tam się parsuje. Jeżeli chodzi o rozmiary fontów, to tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa feature'y od Google Web Fonts. Pierwszy to oczywiście parametr subset, który pozwala nam określić, jakie znaki będą w ogóle wczytywane w foncie, bo mamy, wiadomo, znaki łacińskie, znaki łacińskie te rozszerzone. Więc tutaj oczywiście warto nie zaznaczać wszystkich cyrylic i tak dalej, bo prawdopodobnie nie będziecie tego używali, a możecie dzięki temu znacząco ograniczyć rozmiar fontu. A wersja taka totalnie hardkorowa to jest parametr text. On pozwala wam wybrać, które dokładnie znaki z fonta będą załadowane. Czyli możemy sobie na przykład przygotować fonta, który będzie zawierał na przykład tylko jeden znak, na przykład znak ampersand, który chcemy jakoś tam fajnie wykorzystać na stronie. Więc podajecie parametr text i on wam zwróci okrojoną wersję fonta. Bardzo praktyczna rzecz, jeżeli macie jakieś bardzo zdobione fonty, które są wykorzystywane tylko w paru miejscach do ściśle określonego fragmentu tekstu. Kolejna rzecz to oczywiście szybkość odpowiedzi serwera. I tutaj no, zaczynamy od kompresji gzip. To jest taki kawałek kodu, który trzeba wkleić sobie do PHT Access po to, żeby aktywować gzipa. I dzięki temu, jeżeli wasz serwer oczywiście musi to obsługiwać, większość porządnych serwerów to obsługuje, treści na waszej witryny będą przed wysłaniem do przeglądarki skompresowane, a po otrzymaniu przez przeglądarkę będą rozpakowane. Można całkiem sporo na tym zaoszczędzić, dlatego polecam. A tu jest taki mały kawałek kodu. Ta prezentacja, jak mówię, będzie na slajdzie, więc musicie się wczytywać. Kod od cache'u przeglądarki, czyli informujemy przeglądarkę, jak długo ma trzymać dane pliki w pamięci cache, żeby za każdym razem nie odchwytywać serwera. Dzięki temu pewne elementy będą wczytywane od razu z przeglądarki, a nie z serwera, więc zyskujemy znowu kilkanaście requestów, które tak naprawdę byłyby wykonane. To jest kod, który tam stosowałem już wiele razy i on jakby też działa dobrze z Google PageSpeedem, bo znalazłem też w sieci kilka alternatyw, ale niestety po ich zaaplikowaniu, gdy na przykład testowałem stronę z Google PageSpeed, to i tak dostawałem komunikat, że na przykład skrypty JavaScript nie mają odpowiednio ustawionego cache'u. Natomiast w wypadku tego kodu to działa bezproblemowo. Jeżeli chodzi o CDN, czyli Content Delivery Network, no to jest taka idea bardziej dla tych, którzy chcą, mają jakby taki target ogólnoświatowy, czyli mamy klientów ze Stanów, z Azji i chcielibyśmy, żeby im wszystkim się wczytywało jak najszybciej. Idea jest taka, że mamy serwery rozsiane po całym świecie i w zależności od tego, skąd klient łączy się z naszą stroną, to otrzymuje na przykład obrazki, CSS i JavaScripty z konkretnego serwera, który jest położony najbliżej niego. Bo wiadomo, że jeżeli mamy klienta w Polsce, to dużo szybciej mu się wczyta strona z Niemiec niż strona ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego właśnie wymyślono CDN, ale oczywiście w wypadku jakby skali naszego kraju mało to się opłaci. To jest dla tych, którzy zapatrują się gdzieś dalej. Warto pamiętać, że też trzeba być troszkę umiarkowanym w korzystaniu z CDN, z tego względu, że kod na CDN-ach może zostać na przykład podmieniony. Było już parę przypadków, że ktoś udostępniał na CDN-ach jakąś bibliotekę JavaScriptową, wszyscy sobie radośnie z tego korzystali, a potem ktoś zhakował serwer, podmienił pliki i wszyscy mieli zarażone strony. Także jak już korzystacie z jakichś usług CDN, na przykład dla jQuery, na przykład dla fontów, to korzystajcie z tych sprawdzonych operatorów, którzy wiadomo, że nawet jakby mieli jakiś atak, to zareagują bardzo szybko. Najpopularniejsze usługi z CDN to oczywiście Amazon CloudFront, MaxCDN i CloudFlare. Z ciekawostek jeszcze niektóre usługi CDN-ów jakby tak naprawdę łączą się na przykład jeszcze z usługami zabezpieczania stron i na przykład filtrują zapytania do strony, więc zabezpieczają jeszcze dodatkowo stronę przed atakami z zewnątrz, tak jak na przykład robi CloudFlare. Całkiem ciekawa usługa, aczkolwiek też są pewne problemy natury SEO czasami z tym, bo to jest też tak, że niektórzy mogą mieć wrażenie, że wasza strona leży na serwerach CloudFlare, a nie na waszym serwerze. Ale to jest temat na inną dyskusję. I to jest jeszcze taka ciekawostka HSTS. Ktoś słyszał? Nikt nie słyszał. Słyszał Safi, bo mu opowiadałem. Dobrze. A ktoś jeszcze słyszał? No dobrze, to mnie zdziwiło. Słuchajcie, HSTS. To jest taki myk, który służy do zmniejszenia liczby zapytań do DNS-u. Jak to działa? Teraz wiadomo jest, że Google promuje te strony, które jakby komunikują się z przeglądarką przez SSL-a. Zatem wiele stron przeniosło swoje witryny w zasadzie na ruch tylko i wyłącznie po HTTPS-ie. A co za tym idzie, w zasadzie zapytania po HTTP są troszkę niepotrzebne. I HSTS pozwala wam zrobić taki myk, że przeglądarka po wejściu na waszą stronę, dowiaduje się, że ruch będzie w całości wykonywany po HTTPS-ie, calutki. I w tym momencie przeglądarka już każde następne zapytanie, niezależnie od tego, co wpiszecie w pasku przeglądarki, będzie wykonywała po HTTPS-ie.
Także musicie mieć pełne wsparcie SSL-a na stronie, czyli aby cała treść dostarczona musi być po HTTPS-ie. I możecie jeszcze zrobić taki myk, że dodajecie waszą witrynę do takiej listy stron, które wspierają tylko HTTPS-a i wtedy po jakimś czasie zostanie ona dodana do przeglądarek, do listy stron, które działają po HTTPS. Zysk jest taki, że w momencie, kiedy wpisujecie sobie nazwę waszej domeny, to idzie zapytanie do serwera DNS oczywiście, wraca komunikat z samego jeszcze serwera waszego, że tak naprawdę trzeba to przykleić na to HTTPS-a, potem idzie odpytanie znowu o adres strony na HTTPS-ie i znowu jakby wracam do strony. Z HSTS-em, takim pełnym, wczytanym w przeglądarkę, już jakby wpisujecie adres strony i od razu to wszystko idzie po HTTPS-ie, nie ma tego ruchu pomiędzy. Więc to jest też bardzo ważne, ponieważ chroni was przed atakami typu man in the middle, czyli takiej sytuacji, kiedy atakujący mógłby podmienić ruch, który idzie po HTTP do serwera. To jest ważne przede wszystkim dla stron banków, ponieważ jakby to zapytanie po HTTP może zostać podsłuchane. Natomiast w wypadku, kiedy mamy to zaimplementowane, w zasadzie ryzyko jest minimalne, bo tylko za pierwszym razem, jeżeli tylko nie dodacie się na tą listę oczywiście, to tylko za pierwszym razem klient łączy się po HTTP, przeglądarka dostaje informację, że restart to będzie zawsze po SSL-u, i jakby cały czas już strona działa w SSL-u bez dodatkowych zapytań o to, czy to ma być HTTP czy HTTPS. To jest taki dosyć zaawansowany temat, ale z ciekawostek wam powiem, że na przykład nam, na naszej stronie udało się oszczędzić, na przykład dla kogoś ze Stanów Zjednoczonych, czas wczytywania strony o około sekundę, półtorej sekundy po włączeniu tej opcji. Także jest to znacząca optymalizacja, a wymaga de facto dodania tylko jednego małego nagłówka w pliku HTTP, już za dużo tego HTTP. Więc dodajemy mały kawałek kodu, ale tylko wtedy, kiedy mamy SSL. I zawsze można sporo zaoszczędzić, bo nawet w takim lokalnym rynku zawsze urwiecie tam te kilkadziesiąt, kilkaset milisekund. No i teraz ten sposób renderowania strony, czyli to, co się dzieje w przeglądarce w momencie, kiedy użytkownik wchodzi na stronę. Oczywiście wiadomym jest, to się powtarza od dawna, ale raz jeszcze przypomnę, skrypty powinny się wczytywać na końcu strony przez zaszykiem wody. W WordPressie mamy to troszeczkę ułatwione, bo mamy w wypadku dołączania skryptów taki parametr, gdzie możemy określić, że skrypt ma się wczytywać jakby przed domykającym znacznikiem body. I co ważne, to jest to, co jest zalecane przez Google PageSpeeda. Powinniście kod CSS, który odpowiada za wyrenderowanie fragmentu strony widocznego po załadowaniu się witryny, wrzucić od razu do sekcji head, tak żeby można było to natychmiast pokazać po wczytaniu się pliku HTML. Tak więc unikacie tego efektu faults, czyli flash of unstyled content. I dzięki temu jakby użytkownik ma wrażenie, że strona od razu się wczyta, mimo że tak naprawdę wczytała się tylko ta część, która jest widoczna na ekranie, a reszta się jeszcze tam doczytuje. To jest mniej więcej taki myk jakby w iOS-ie, gdzie ten splash screen tak naprawdę był wczytywany od razu z pamięci, zanim w ogóle apka jeszcze się tam zainicjalizowała, więc użytkownik miał wrażenie, że aplikacja już się ładuje, już w zasadzie działa, a tak naprawdę ona się dopiero tam doczytywała. To jest mniej więcej tego samego rodzaju myk. I oczywiście tam kod CSS, który tam rzucicie do sekcji head, warto skompresować, żeby jak najmniej miejsca zajmował, więc tutaj polecam taką stronę refresh.sf.com, gdzie można sobie wrzucić kod CSS i go skompresować ręcznie. I co jeszcze? Reszta CSS-u, z racji tego, że nie powinny one blokować tego procesu renderowania się witryny na początku, powinna być dodana w locie. I tu jest taki skrypcik, który powoduje, że te elementy link z CSS-em zostaną dodane chwilę potem, tak naprawdę w następnym malowaniu strony. Działa to bardzo dobrze. Google, jak tylko ma dodany ten kod, to w zasadzie wam daje na mobilach jakieś 20 albo 30 punktów dodatkowo. Jedyne co, no to musicie się troszeczkę narobić, żeby wyodrębnić te CSS-y, które chcecie tam wrzucić. Jest w WordPressie taki fajny filtr, StyleLoader SRC, który pozwala wam kontrolować CSS-y, które wczytują się na stronie. Możecie wtedy na przykład sprawić, że konkretne CSS-y albo wszystkie nie będą wczytywane w sekcji head. Ja osobiście zrobiłem tak, że najpierw sobie miałem normalnie stronę, skopiowałem z niej wszystkie URL-e do CSS-ów, które wczytują się na stronie. Następnie tym filtrem zablokowałem wyświetlanie wszystkich CSS-ów i wrzuciłem sobie te CSS-y do tego kodu. Po prostu musiałem podlinkować ręcznie. Troszkę ręcznej roboty, ale wtedy jakby mamy to zoptymalizowane tak po bożemu, bym powiedział. Oczywiście musimy, tutaj mamy taki warunek, który sprawia, że jakby w panelu administracyjnym ten filtr nie będzie działał, bo on jest jakby wspólny i dla frontendu, i dla backendu, więc musimy uważać, żeby nam panel się stylował odpowiednio. I alternatywnie możemy też oczywiście skrypty tak przemielić. Mamy script loader SRC i on pozwala wam kontrolować skrypty. To jeszcze taka ciekawostka, bo ten filtr StyleLoader SRC na przykład jest używany, żeby automatycznie dodać subset Latin Extended do Google Web Font.
to nawet Marcin, który już niestety nam poszedł, zrobił taką wtyczkę, która jakby zawsze zapewni Wam, że będziecie mieli polskie znaki w Google w fontach, jeżeli tylko są one wspierane. Właśnie z użyciem tego filtra. Także bardzo praktyczna sprawa. No i ta wydajność strony po załadowaniu, to jest ten ostatni element, ale bardzo ważny. Zadaję temat na oddzielną prezentację, więc nie zdziwcie się, że ja tylko go tak liznę, ale dam Wam troszkę lektury. Pamiętajcie, że nawet głupie jQuery tak naprawdę może się jakby parsować na urządzeniach mobilnych nawet kilkaset milisekund. Dlatego bądźcie bardzo ostrożni, jeżeli dodajecie nowe frameworki, nowe biblioteki do swojej wtyczki, bo może się okazać, że ta Wasza programistyczna wygoda będzie kosztowała użytkownika kolejne milisekundy ładowania, w zasadzie kilkadziesiąt milisekund. Tutaj podlinkowałem artykuł, gdzie jest ładnie wyszczególniony na różnych urządzeniach mobilnych, jak szybko parsuje się jQuery. Dosyć dokładnie zrobione testy. Selektory CSS można też zoptymalizować, bo musicie wiedzieć o tym, że nie każdy selektor jest selektorowi równy. Im bardziej złożony selektor CSS, tym jakby będzie to bardziej obciążające dla przeglądarki, jeżeli chodzi o sposób renderowania. Dlatego warto skrócić selektory jak najbardziej oraz stosować jak najbardziej specyficzne selektory. Najbardziej specyficzne, czyli selektor ID, selektor class, one są w zasadzie równorzędne, jeżeli chodzi o wydajność, a wszystkie inne selektory w zasadzie są sporo mniej wydajne, bo wymagają dodatkowego przeszukiwania przez przeglądarkę drzewa dokumentów. Oczywiście to już jest taka optymalizacja hardkorowa, gdzie naprawdę już szukamy kolejnych milisekund w procesie optymalizacji. Ale warto na to zwrócić uwagę, bo niektórzy tworzą naprawdę takie selektory, a potem są zdziwieni, że coś im tu krzyczkuje. No i oczywiście wiadomo, usuwanie nieużywanego kodu JavaScript i CSS, bo jak na przykład wciśniecie bootstrapa na stronę, to wiadomym jest, że połowę bootstrapa nie użyjecie, a on się też musi wczytać, przeparsować. Warto zaoszczędzić sobie troszkę mocy obliczeniowej, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o właściwości CSS, to warto ich używać rozsądnie, ponieważ różne właściwości CSS różnie wpływają na proces malowania witryny. Tu jest taka strona CSS Trigger, która obrazuje, jak poszczególne właściwości CSS wpływają na proces malowania witryny. Przykładowo właściwość top aktywizuje tak naprawdę trzy obszary renderowania strony, tam jest jakby kilka warstw kompozycji. Natomiast jeżeli chodzi o właściwość transform, to ona na przykład aktywuje jedną z tych warstw, tą composite. I co jest ważne, jeżeli będziecie animowali z użyciem właściwości top, to ta animacja będzie dużo mniej wydajna niż na przykład z użyciem właściwości transform. Dlatego warto się zapoznać z tą listą i używać właściwości rozsądnie. I tu jest taki fajny trik, flip się nazywa, tak nazwał to autor. To jest jakby skrót całej metody, bo to jest first, last, invert i play. Jak to działa? W skrócie chodzi o to, że bierzemy sobie element w CSS-ie, nadajemy, wczytujemy jakby jego pozycję, nadajemy mu klasę, która określa jego końcową pozycję, czyli po animacji, wczytujemy tą finalną pozycję, następnie obliczamy, jakie są różnice we właściwościach CSS, które nas interesują i w końcu wykonujemy ostatnią fazę, czyli animujemy na bazie tych odwróconych wartości. To jest o tyle pomocne, że wykonujemy wszelkie kalkulacje związane z animacją na samym początku. I to jest dobre o tyle, że tak naprawdę jeżeli będziecie mieć 100 milisekund opóźnienia pomiędzy reakcją strony na akcję użytkownika, to użytkownik stwierdzi, że w ogóle nic się nie stało. Natomiast jeżeli te wszystkie obliczenia będą wykonywane w trakcie animacji, no to już oczywiście wpłynie na jakość animacji i sprawi, że nie będziemy mieć 60 klatek na sekundę, które są tak bardzo pożądane, zwłaszcza do użytkowników, którzy oczekują od stron takiego zachowania jak od apek mobilnych. To jest taki już dosyć hardkorowy sposób jakby optymalizacji animacji, ale warto się z tym zapoznać, bo ja w swojej prezentacji na temat trendów na ten rok jakby podkreślałem też to, że takie performance first będzie w tym roku i tak naprawdę w latach następnych bardzo mocno eksploatowane z tego względu, że jeżeli chodzi o jakby już rozmiar strony, to troszkę mniej się tym przejmujemy, a zaczynamy się przejmować właśnie tym, jak strona się zachowuje po wczytaniu. No i pamiętajcie oczywiście o tym, że zawsze strona, która będzie miała mało elementów, zawsze będzie troszkę szybciej się parsowała niż ta, która ma dużo elementów, jeżeli chodzi o drzewo dokumentu. Tu jest takie porównanie, jak wygląda rozkład ilości elementów DOM w najpopularniejszych witrynach. Jak widzicie, większość stron ma tam do 800 elementów drzewa dokumentów. Także warto też pousuwać zbędne kontenery, jeżeli są one nieużywane, bo to też sprawi, że zawsze to parsowanie CSS-a czy nawet JavaScriptu będzie szło szybciej. I tutaj jeszcze taka dosyć rozbudowana lektura, bo ten temat tutaj mówimy jest bardzo szeroki. Polecam w zasadzie w sumie każdą z tych pozycji, bo one są związane już stricte z tym, jak optymalizować strony pod względem wydajności renderowania. Czy są jakieś pytania? Ja mam. Pytanie.
Jakbyś mógł... Mógłbym. Jakbyś mógł na przykładzie tych dwóch pierwszych stron sprawdzania szybkości stronnej wydajności, czyli page speed pierwszej, ta druga żółta. Pingdom Tools. Tak, podać parametry, które powinny nam powiedzieć, że już powinniśmy się zająć tą stroną naszą. Znaczy, gdzie gdzie jest ten punkt graniczny, tak. Znaczy na Google Page Speedzie, jeżeli mamy czerwone albo nawet pomarańczowe, to już powinniśmy się w tym martwić. Lepiej tak. Znaczy to już nie znaczy, że nasza strona jest totalnie niezoptymalizowana, ale pomarańczowe oznaczenie strony to sugeruje, że tak nie do końca jest dobrze. Tak naprawdę zdobycie tego dobrego wyniku, czyli zielonego, nie jest jakieś koszmarnie trudne, aczkolwiek dużo trudniejsze na mobilnym, bo nawet te standardowe szablony WordPressa troszeczkę mają z tym problem. Chociażby standardowy szablon 2014 ma problem z tym, że te duże zdjęcia z wpisu są wczytywane jako malutkie zdjęcia w widoku mobilnym i o to się wpływa Google Page Speed na przykład. Ja testując różne strony, bo ostatnio tak się bardzo z bawię, tak powiem, nie spotkałam żadnej strony, która ma na zielono Page Speed. No naprawdę to jest ciężko. Moja firmowa mama. Tak? Naprawdę, a już przy komórkach to chyba prawda. Nie, nie wiem. Ja nawet wczoraj specjalnie sprawdzałem, bo mówię, może się zmieniły zasady, ale nadal jest zielono. Może nie idealnie, bo na przykład spotkałem takich hardkorów, którzy chcieli mieć 100 punktów na 100 we wczytywaniu mobilnym i od razu wam powiem, że to jest prawie niemożliwe, z tego względu, że Google Analytics będzie wam tutaj robił problem, ponieważ on ma jakby ten cache time ustawiony na bodajże 2 godziny, żeby się jakby ten skrypt dosyć często odświeżał, ze względu na to, że Google wprowadza tam zmiany. I to powoduje, że mam tam 97-98 punktów. Ale oczywiście znalazł się ktoś, kto stwierdził, ale ja chcę mieć 100 i wymyślił, że będzie sobie jakby kopiował skrypt Google Analytics na swój serwer jakimś tam skryptem swoim i ustawiał mu ten cache time odpowiedni i de facto wtedy ma 100 punktów, ponieważ wszystkie skrypty JavaScript mają ten cache time ustawiony odpowiednio. Ale to już mówię, to już są tacy nawiedzeni ludzie, bo tak naprawdę podejrzewam, że dla Google'a to już nie ma żadnej różnicy, czy jest 97, czy jest 98, a ma różnicę, jak jest czerwone, a nie zielone, tak? Natomiast jeśli chodzi o Pingdom Toolsa, to mamy coś takiego jak Performance Grade i to jest skala taka od 0 do 100. Tutaj na przykład strona WordUpa warszawskiego ma 84 na 100, więc całkiem nieźle. Zwłaszcza porównując do tego. Więc tutaj jakby mamy punkt odniesienia. Oczywiście to nawet nie wiem z której lokalizacji to teraz sprawdzałem, bo tak w sumie nie patrzyłem, wziąłem pierwszą lepszą, czyli prekonfigurowaną. Natomiast ogólnie ten czas może i by był jeszcze lepszy, gdybym brał jakieś lokalizacje na przykład z Europy. Ale jakby mamy tutaj dosyć klarownie pokazane, czy jest dobrze, czy jest źle. No jeżeli chodzi o performance grade, to tutaj też mamy ocenę A, B, C, D, E, jeżeli chodzi o ocenianie wydajności witryny. Więc jakby to jest całkiem klarowne i osobiście, no jeżeli nie ma tam jakiegoś... Zapytania do bazy, ile powinny być? Co? Zapytania tam do bazy, tam też jest taki paradoks tam wcześniej. Zapytania do bazy? Aha. Nie, to są requesty do serwera. Nie, to jest zapytanie do serwera, a nie do bazy, bo to jakby zapytania do bazy dzieją się jakby przed wysłaniem danych do przeglądarki, więc nie mamy pojęcia, ile ich się dokładnie wykonało. Czyli tam powinno być jaka liczba? Jak najwyższa. Tak naprawdę tutaj warto patrzeć na czas wczytywania, jeżeli to jest to poniżej tych 2 sekund, to jest już dobrze. Mówię, trzeba tu stosować zasadę Pareto, bo w większości wypadków naprawdę nie ma co urywać tam setnych części sekundy czy tysięcznej, bo to nam nic nie da, tak? Ale jeżeli zrobimy z optymalizacji strony z 4 sekund do 2, no to jeszcze użytkownicy odczują i nad tym warto się pochylić. A to wam załatwi tak naprawdę ta wtyczka od cache w większości wypadków i optymalizacja grafik. Najczęściej. A Better Minify, czy jest jakiś tutorial z tej wtyczki? Tam w zasadzie nie ma co opisywać w tutorialu. Ja ją zadaję sobie na pamięć, czym się zepsuło. Ale to trzeba uważnie stosować, bo czasami się zdarza, że motywy nie korzystają z WPM Quiet Scripts i wtedy jakby ta wtyczka nie ma pełnej kontroli nad skryptami. I może się zdarzyć, że na przykład motyw wczytuje CSS-y czy JavaScript jakby standardowo, bez użycia funkcji WordPressa i wtedy jakby taka wtyczka jak Better WordPress Minify nie ma dostępu do tych CSS-ów i JavaScriptów. I wtedy nie może na nich operować, nie może ich skompresować i przemieścić. Więc może to było przyczyną, to już trzeba by się przyjrzeć indywidualnie. No ale to już jest kwestia jakości motywu czy wtyczek. Aczkolwiek wszystkie motywy na repozytorium, tak samo wtyczki, są zmuszone i zobligowane do wykorzystywania tych funkcji właśnie po to, żeby uniknąć problemów. Tak? Mówisz o 2 sekundach. Teraz mam pytanie, czy jest może dostępna w sieci jakaś strona, która mówi
jaka jest optymalna prędkość, jeszcze optymalna. Najpopularniejsza prędkość użytkownika na stronę, tak? Nie wiem, czy na tej stronie... Tak, jak masz na W3C, masz tam, wiesz, diagramy, jaka jest rozdzielczość optymalna w internecie, tak, jaka jest prędkość najczęściej używana. Znaczy, prędkość internetu? No, tak, mam 60 MB/UPC, tak, to nie wiem, czy kiedy też mają taką prędkość. No raczej nie mają, ale nie, tak, do takich informacji nie dotarłem, aczkolwiek trzeba by poszukać, bo pod tym kątem nie sprawdzałem jakby, co nie zmienia faktu, że ja jeżeli... pytam, bo w tym momencie jakbym chciał, że grę stronę na lokalu, tak? To jakby tych wszystkich parserów nie puszczę na lokala, bo oni dobrze się nie dostaną. W tym momencie to jest konwersów, na którą prędkość mam w nim ustawić, która jest taka optymalna. Znaczy tam są one sklasyfikowane jako szybkie Wi-Fi, później mamy tam internet mobilny typowy. Znaczy wydaje mi się, że 2 megabity na sekundę to jest taka sensowna prędkość w Polsce, jeżeli chodzi o szybkość internetu mobilnego i można jest to za 1-2 megabity. To są te takie prędkości, które są najczęściej spotykane, jak tak jesteśmy w plenerze i korzystamy z internetu. Tak mi się wydaje, ale tak z mojego własnego doświadczenia ja osobiście tak testuję, jeżeli mam sprawdzić te prędkości. Jest taka prędkość, co pobierają parsery? Te wszystkie parsery. Znaczy one działają tak, że tam... Nie wiem, czy na Pingdom Tulsie tam chyba nie ma informacji o tym, jaki to jest internet, jest tylko podana lokalizacja, ale wiem, że jest chyba kilka narzędzi, które jakby pokazują nie tylko lokalizację, ale też czas wczytywania strony. Ale to bym musiał zakładnie przejrzeć tam dokładnie i poszukać tych narzędzi, bo ja osobiście z Pingdoma korzystam, on jest taki, mi się wydaje, dosyć wiarygodny pod tym względem i jakby korzysta... No, to jest taki standard, ciekawe, jeżeli chodzi o testowanie. Z jego prędkością ściąga Google, żeby sprawdzić, jak to przykład ma stronę się wczytuje. Ale Google tak naprawdę sprawdza tylko czas odpowiedzi serwera, czyli to pierwsze zapytanie, które tak, czyli tak wysłanie zapytania do serwera i tą pierwszą odpowiedź, czyli tak naprawdę plik HTML. I tylko Google'a to interesuje, jeżeli chodzi o ten czas wczytywania, a nie cały czas wczytywania się witryny, bo tego jakby założenie nie sprawdza. Więc na przykład, jeżeli przeglądarka czeka, powiedzmy, 400 milisekund, to Google już oznacza, że to jest dosyć wolno, tak? I właśnie dlatego tak jak na przykład zoptymalizowałem tym supercache'em ten czas, no to mówię, on zleciał w zasadzie do 150 milisekund testowo. Więc to już jest duża różnica. I warto się skupić tylko na tym czasie odpowiedzi w tym wypadku, jeżeli już chcemy tak optymalizować pod Google i mieć speeda. Tak podam prostego przykładu. Ten ping dom leciał, ten ściągał. Nie sprawdzałem, ja po prostu patrzę tylko, czy jakby te, znaczy ilość requestów i ten czas z różnych lokalizacji jest dobry. No zakładam, że to jest taki typowy desktop gdzieś tam podpięty do sieci, tak? Zawsze jeszcze można skorzystać sobie na przykład z narzędzia Broadcast, tak? Który oferuje też całkiem sporą gamę lokalizacji i pozwala nam sprawdzić stronę jakby z innego komputera. Ja osobiście wykorzystuję też go do sprawdzania problemów ze stronami, bo czasami zdarza się, że ludzie mają skeszowane elementy, ja mam to już też skaszowane i mam jakby zakłamany obraz witryny i nie mogę zdebugować jakiegoś problemu i wtedy właśnie sprawdzam to przez browser stacka. Ale to jest jakby już temat na debugowanie. Nie sprawdzałem dokładnie, ja bardziej patrzę na te parametry, które tam się pojawiają, zwłaszcza ta ilość requestów, tak? Bo tam jeszcze się pojawia taki HTTP waterfall, czyli możemy sprawdzić, jak poszczególne requesty się zachowywały przy odczytywaniu witryny. A czy ta wtyczka do cache'u może zwiększyć parametry? Nie sądzę, bo analityksy bazują na skrypcie javascriptowym, więc jakby ten skrypt się nie zmienia i on zawsze będzie na tych stronach normalnie zachował się. Po załadowaniu tej WP-skrypta. Tak? A miałam zawsze tak 25 do 30 i nigdy nie schodzi było wyżej. A teraz mam... Znaczy ja bym tu jeszcze zainwestował w taki skrypt, który powoduje jakby urealnienie tego parametru współczynnika odrzucenia, bo jest tam taki myk, że jeżeli użytkownik wyjdzie po dłuższym czasie z witryny, no to jakby nie jest uwzględniane też odrzucenie w jakiś... Znaczy jest uwzględniane odrzucenie, mimo że to nie powinno być odrzucenie, bo wiadomo, że jak użytkownik zostaje na stronie dłużej niż te 10 sekund, albo tam na przykład minutę, no to jest taki punkt, gdzie no my już możemy potraktować, że on się zainteresował wreszcie na witrynie. Ale to są takie tematy bardziej pod analityksa. Osobiście nie wyczuwam, że to może być związane akurat z cache'em. Bym się tu dopatrywał jakichś innych czynników. A wtyczka auto-optimize? Nie używałem. Od razu powiem, więc pewnie się nie wypowiem. Bo tych wtyczek od optymalizacji jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Ja pokazałem sobie te, których sam używam i które tam mają sensowną ocenę na repozytorium WordPressa i które działają. Wszyscy? Wszyscy. To wam dziękuję za uwagę.